Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Robin Skateboard Auto, zagrajemy w Risen, witam was w kolejnym odcinku. Siema Paweł, co tam robisz? Witam was, ja witam was Chrząszcz i witam was Paweł, który nosił tutaj beczułki. Dobra, beczunia na sam start, Belszfur dał mi ostatnio mikstury. No i moi drodzy, jesteśmy dalej w mieście, zaczynamy tak naprawdę dopiero tutaj w mieście pobyt. Musimy obczaić, co tu się dzieje w okolicy, pogadać z ludźmi. Kater mówi, że... mamy twarz, której nie rozpoznaje. Jeśli chcesz być bezpieczny, nie zapuszczaj się poza poza rynsztoki, co ty mówisz, więc jesteś strażnikiem miejskim? To cholerna prawda, więc w tym miejscu to ja stanowię prawo. Siedź w rynsztokach i trzymaj się z dala od kłopotów. Okej. Dlaczego tak mało jest strażników miejskich? Stoimy na pierwszej linii obrony miasta, tak więc to my jako pierwsi zostaliśmy wysłani do tych ruin, które się pojawiły. Większość nigdy nie wróciła, a ci, którzy wrócili, byli w kiepskim stanie. To było przed zjawieniem się Mendozy i Inkwizycji. Teraz to jego ludzie zapuszczają się w ruiny i powiem ci, że według mnie to dobrze. Okej, a mógłbyś mnie wyszkolić? Pewnie, przyda mi się trochę rozrywki. Będzie cię to jednak kosztowało. A chcę poprawić się i mogę u niego się nauczyć siły oraz miecz na drugi poziom. Okej, czyli mamy nauczyciela tutaj. No i oczywiście dziękuję wam za komentarze, no jak zawsze, no jakbym inaczej mógł zacząć, komentarze wasze nieocenione. Daliście mi znać, żebym inwestował w płetwy rekina, w jajka i w jabłuszka, że właśnie zjedzenie jabłek, jajek i chyba tych płetw to ogólnie jest dobry blendzior i że warto właśnie inwestować. A co tutaj jest na tym billboardzie? Jakaś ruda pani, no, także... Jest całkiem wesoło. A tutaj co się dzieje? Dzień dobry panowie. Josh, cześć. Klient, witaj! Czy mogę ci służyć? Okej. Mam dla ciebie miksturę. A to za chwilę zobaczymy, bo muszę sprawdzić listę, dla kogo te mikstury. Masz coś do picia? Oczywiście. On ma tutaj knajpkę, ma nawet jakieś coś do picia. Rzućmy okiem na listę, którą otrzymałem. Lista dłużników Brogara, lista potrzebujących, dobra. Elias, Colfin, Josh, Marta. Josh, jesteś Josh. Mam dla ciebie miksturkę leczniczą Belszfura. Dziękuję ci! Okej, jak widzicie, szybko poszło. Jest tutaj Dirk również. Hej, jesteś nowy, masz za dużo złota? Interesuje cię kupno cennych artefaktów? No pewnie, że tak. Masz szczęście, że akurat na mnie trafiłeś, bo mam coś, co z pewnością cię zainteresuje. A ty to kto? Mam na imię Dirk. Jestem zbieraczem rzadkich, wartościowych przedmiotów, czyli poszukiwaczem skarbów, tak jak moi bracia. Chyba mamy to we krwi. Wiem, poznałem już jednego z twoich braci, więc pewnie wszystko nas wiesz. Więc handlujesz artefaktami? Niewiele teraz ruchu pomiędzy naszymi portowymi, więc trzeba sobie radzić na różne sposoby. A większość z tych sposobów jest, no, wystarczy powiedzieć, że nie napisałbyś o nich. Olf szuka pracy, by jakoś przetrwać. Chciałbym jak najszybciej wrócić do ruin. To dobre miejsce do poszukiwania skarbów. Więc ty i twoi bracia nie podróżujecie razem? Tak jest, łatwiej znaleźć pracę. Ale nie widziałem Dytara od wielu dni. Dytara. Słyszałem też, że Olf jest przetrzymywany w niewoli w dzielnicy kupieckiej. Nie mam pojęcia, czy to prawda. Mówisz to tak, jakby cię to ten, no cóż, to prawda, Olf potrafi o siebie zadbać i jest najtwardszy. Okej, okay. Zobaczę, czy mogę jakoś pomóc Olfowi. Potrafi sobie sam poradzić, no ale skoro naprawdę chcesz pomóc, to czemu nie? Okej, okay, a jakie artefakty sprzedajesz? Mam jakąś wielką złotą misę, jeśli potrzebujesz czegoś ze złota i w kształcie misy, to będzie to jak znalazł, tylko 150 sztuk złota. Mówiliście mi, że te misy są do zadania, więc odkupię je. Tylko uważaj, komu ją pokazujesz. Zarówno Inkwizycja, jak i ludzie Dona chętnie położyli na niej swoje łapy. A gdyby tylko dowiedzieli się, że ją mam, nie omieszkaliby walnąć mnie w łeb. Oczywiście, jak widzicie, duża misja, 1 na 3, to znaczy... Ol, blancior! Gościu, co ty, ale zrolowany! O kurde, grube tutaj widzę te, grube gbony. Nieźle palone. Dobra, idziemy oczywiście. Jak ta lista leciała w ogóle, mistrz Belszfura? Elias, Colfin, Josh, Marta. Dobra, Marta, grzechu warta, wiemy gdzie leży. Finn, Col i Elias. Filcon i Elias. Dzień dobry, ty jesteś Flavio, to ciebie nie chcę. Filcon i tak, to znajdziemy na pewno. O, Finn, ty jesteś ziomkiem, masz proszę misturkę leczenia od mistrza Belszfura. Dziękuję, przyda mi się. No i fajnie, że ci się przyda, to mnie cieszy. Filus, tobie jeszcze nie znaleźliśmy kupca na twoje miejsce, więc jeszcze musimy poszukać. Tam jakaś żona rolnika, tu widzę, że jakieś jagódki wyrosły, to mi się podoba. Jest oczywiście Kostar, którego będziemy musieli tu ogarnąć. Elias, czy ty byłeś na liście? Coś chyba mi chodzi po głowie, że byłeś. Byłeś, siema. W takim razie Elias, Belszfur chciałbym dać ci te mikstury leczenia. O, dziękuję, my uchodźcy musimy sobie pomagać, co nie? Dobra, no możemy sobie pomagać, nie ma problemu. Dobra, oczywiście teraz jeszcze Fuller chyba nie, ale na pewno tutaj ta lachoncja taka, co leży w łóżeczku.
Tu jest Legado, któremu nie chcę pomagać w ogóle. Arno, pali ziarno i Marta, której nie mogę pogadać, ale to damy Arno jej miksturę. Miss Bergfur kazał dać mi tę miksturę. Dziękuję, teraz Marta ma jakąś szansę wyzdrowieć. Ale same miksturę leczenia nie wystarczą. Moja żona nie może dłużej przebywać na tej ulicy, to ją wykańcza. Potrzebuję jakiegoś schronienia. Spróbuję znaleźć łóżko dla twojej żony. Byłoby wspaniale, gdyby ci się udało. Proszę, zrób co w twojej mocy. Oczywiście, bardzo chętnie. Pomogę. Dobra, Marcie już daliśmy, czyli Marta Josh dostał. To jeszcze Finn chyba, albo Cole? Nie pamiętam, zaraz zobaczymy, bo tutaj na górze na pewno ktoś jeszcze był. Jest oczywiście strażnicy, nie będę musiał mnie stąd wypuścić. Ty jesteś... A, ty jesteś po prostu rolnikiem, okej. Okay. A czy ja mogę zagadać do któregoś z tych ziomków tutaj? Czekajcie, zrobię sobie quick save. W ogóle zauważyłem, że ja bardzo mało zapisuję się właśnie w ten sposób, stałymi zapisami i to jest mały problem. Zobaczmy. Cześć, strażniku. Mogę wyjść? Myślisz, że ci ujdzie to na sucho? Kogo starasz się ukarać? Mnie czy innych ludzi tutaj? Wynocha, już! Nie spodziewa się za wiele. Oczywiście. Nie wyjdziemy z miasta tak łatwo, ale jest pewien sposób, który można wykorzystać, ponieważ oczywiście ja jestem cwany i kiedyś już grałem w gierkę i pamiętam, że było jakieś tajne wyjście, z którego warto by było skorzystać, ponieważ chciałbym oddać złoty miecz, który posiadam Donowi, bo okazuje się, że oddanie złotego miecza Donowi wcale nie robi z nas jego ludzi. A no, tam sporo expa wpada za to i w ogóle. Delegado czeka na swoje złoto. Muszę znaleźć czystą kwaterę dla chorej kobiety, żony farmera. A co to ma ze mną wspólnego? Dopóki sprawa z Delegado zostaje niewyjaśniona, nie mam czasu na takie bzdury. Okej. Jestem ciekaw, czy ja mogę z Delegado tu coś ogarnąć. Zobaczmy, Delegado. Czekajcie, bo to zadanie, bo ja mam tutaj dwie opcje. Aktualne miasto. Skór za mięso, co planuje Rodriguez? Obecnie chcesz dowiedzieć się, co planuje Delgado. Odwiedź Delgado i dowiedz się, co planuje. Mogę ci pomóc, muszę wiedzieć, co planuje Delgado. Jest ostrożny, wiem, że śledzę. Skamy kolejną szczurę. Szczurzyk Giordona. Okej, okay. Poczkopat i opuścić żona rolnika. Chora żona rolnika, lekarstwo dla wszystkich. O właśnie, zobaczmy. Czy tutaj mamy ten? Pewno zastanawia się potężnym magiem. A, to Giles tutaj coś gadał o tym. Okej, okay. No dobra, musimy znaleźć jeszcze kogoś, komu muszę dać tą miksturkę. Delegado nie chce ze mną na razie gadać. Jestem ciekaw, czy mogę coś tutaj z tym ziomkiem jeszcze zrobić, który tutaj latał. On tam poszedł już sobie usiąść. Zobaczymy, czekajcie, Kostar. Delegado czeka na swoje złoto, pohandlujmy trochę, wezmę łóżko. Delegado czeka na swoje złoto. No to sobie jeszcze długo poczeka, nie zapłacę. Delegado nie będzie zadowolony. To ma być groźba, daj spokój. Zobaczysz to twoje ostatnie słowo, pohandlujmy, wezmę łóżko. Ja bym bardzo chętnie Kostarowi tutaj pomógł, no bo akurat potrzebuję mu pomóc. Dobra, tobie nic. Czy jest tutaj ktoś jeszcze, komu muszę dać miksturkę? Kurde, czekajcie, bo oni tutaj też czasami w chatach siedzą, a nie tak sobie stoją na ulicy, więc warto będzie też się rozejrzeć. O, cześć! Kaylay, czy jak ci tam? Fajne imię w ogóle masz. Nie umiem go przeczytać, także świetne. Sid and Nancy, a Nancy w środku chyba by siedziała. Nie, no nie ma tutaj nikogo. Jest piecyk. O, halo, wojowniku, co się spinasz? Ziomuś, tylko na chwilkę wpadłem, a ten już tutaj mieszczanka. Nelson, cześć. Czy mogę z tobą pogadać? Czy skończyłeś już mapkę? Nie, jeszcze nie skończyłem. No dobrze. Oczywiście tę mapę będę musiał kupić chyba z tego, co kojarzę, więc niestety. Dobra, kurczę, gdzie ten ostatni ziomo? Niech to szlak, już nie pamiętam. Tu jest oficer, tutaj jest Don Wasyl. Patiu szuka swojego ojca. Ha! Pokaż mi kogoś, kto nie szuka kapitana Gregoriusza Stalowo-Bradego. Powiem ci to, co wszystkim. Był tu dawno temu, ale nie wiem, gdzie jest teraz. Gregorius był kapitanem. Jest kapitanem? Najsłynniejszym, jakim słyszałem. Dziwi mnie, że nic o nim nie wiesz. Na twoim miejscu nie zadawałbym za wiele pytań. Nie jesteś ten. Nie wiem, co powiedziała ci Patty, ale jest córką jednego z najbardziej znanych piratów tych wód. Jest tu wiele takich, którzy podrażniliby ci gardło, gdybyś wiedział coś o nim i jego miejscu pobytu. A coś jeszcze wiesz o Stalowobrodym? Tylko plotki. Erikson mówi, że Stalowobrody ma ruderę w mieście, ale ja w to nie wierzę. Gdyby Erikson naprawdę wiedział, gdzie jest rudera Stalowobrodego, obrobiłby ją i byłby już daleko stąd. A jednak widzę go ciągle, jak kręci się koło burdelu Sonny. Dlaczego według ciebie Erikson interesuje się ruderą Stalowobrodego? Ha! Dom słynnego pirackiego kapitana, który steroryzował morze i zgromadził niewyobrażalne skarby? Pokaż mi kogoś, kto nie chciałby poszpernąć w takim miejscu. Ha, widzicie, to się zgadza. Dobra, tu był jeszcze ten cwaniak Ingvar, czego chcesz? Daj mi pić. Dobra, dobra, tu jeszcze hajsiwo leży. To zwykły strażnik, Dytar. Twój brat Olf jest przetrzymany w niewoli przez zakon. Na pewno ucieknie. Z tego co słyszałem, niewielu do tej pory się udało.
Daj mi tę misję za 150 zł. Proszę, tylko nie mów nikomu, skąd ją masz? A oczywiście, kolejna tutaj wpadła ten... Niko, cześć Rudzielczu. Przestań się na mnie gapić, nigdy wcześniej nie widziałaś rybaka? Nie chciałem się gapić. Pozwól mi pić w spokoju. Albo kup mi trochę rumu. A mogę ci kupić do rumu? Ja bym w sumie mógł ci kupić trochę rumu, czekajcie. Masz tu rum? Wenopaty mnie daj tutaj rumu trochę. 30 zł, nie ma problemu. Idę ziomkowi obstawić. Siema, ty jesteś rybakiem. Masz może rum? Mam dla ciebie trochę rumu. A, błogosławiony rum. Rankiem bywa okrutny, ale w dzień i w nocy jest ukojeniem. Jesteś rybakiem. Straciłem łódź podczas tych gwałtownych sztormów. Teraz nie mam nic, ale pat jest dla mnie dobra. Daj mi pić na krechę. Szukam kupca na sklep rybny. Na sklep Filusa? Co to ma wspólnego ze mną? Czy nie byłaby to dobra rzecz dla rybaka? Ja łapię ryby, a nie sprzedaję ich. Może powinieneś pomyśleć o zmianie pracy? Może. Nie masz żadnej pracy. Prawda, prawda. Ile kosztowałby mnie ten stragan? Będzie twój za 300 sztuk złota. Nie mam ani grosza, ale może mam coś innego. Co innego? Potrzebuję twojej pomocy. Do czego? Posłuchaj, mam coś cennego, możemy pohandlować. Coś wartego 300 sztuk złota? Ciii, nie tak głośno. I owszem, to artefakt z ruin. Dlaczego pijesz na krechę, skoro masz ten artefakt? Nie mogę go sprzedać. Jeśli Inkwizycja się dowie, słono za to zapłacę. No okej, rozumiem. A sprzedam ci go za 300. Jestem pewien, że jest wart więcej. Jeśli będę miał złoto, będę mógł kupić stragan. Ty zarobisz na artefakcie. Dobra, co to za artefakt? To pierścień. Myślę, że jest magiczny. I jak? Umowa stoi? Dobra, dawaj ten pierścień. Uwierz, że robisz świetny interes. Aby nie pozwól, by Carlos albo jego ludzie cię z nim złapali. To jak, kupisz ten stragan rybny? Ta, rankiem będę zbierał ryby z brzegu i sprzedawał je w ciągu dnia. To na pewno lepsze niż to, co robię teraz. Filuzu cieszy się, gdy to usłyszy. Oczywiście, jak widzicie, pierścień nie otrzymałem, ale dałem mu te 300 sztuk złota tylko dlatego, że po prostu będę miał zadanie wykonane dzięki temu. I dostałem ten pierścień. Zobaczmy, co to za pierścień jest. Pierścieniem jest plus 3 do siły. Ten pierścień należy do rybaka imieniu Niko. Jest magiczny. No, jest magiczny. Kosztuje 100, więc tak naprawdę 200 w plecy jesteśmy, ale Filus... Niko kupi twój sklep rybny. Co? Czy on oszalał? Proszę, znalazłem tego małża w skrzyni z rybami. Może ci się kiedyś przydać. Uwolniłeś się od ryb. Co teraz zrobisz? Idę do Patty, wezmę złoto od Niko po drodze, a wtedy zaleję się w trupa. No, Filus, przepijesz cały hajs, który właśnie tutaj ten... No, ale ty jesteś, wiesz co? Dobra, zakładam w takim razie sobie pierścień. Skoro już go dostałem, plus 3 do siły, no nie jest taki super buścik, ale zawsze, zawsze plus 3 do siły, no, nie będę narzekał. Ważne, że mamy kolejne zadanie z głowy, kolejny szczęśliwy ziomuś. Wydałem już w tym odcinku chyba 600 zł, także połowa naszego hajsu prawie, nieźle. Dobra, chciałbym znaleźć ostatniego ziomka, któremu muszę dać miksturkę leczenia. Więc warto by było się rozejrzeć. Jeszcze chciałem tutaj zajrzeć do tego. Giles tu jest, Flavio, cześć. Cześć, Belszwór. Rolnik Arno potrzebuje ciepłego łóżka dla swojej chorej żony Marty. Oboje mieszkają na ulicy. Wiem, znajdują się w naprawdę złej sytuacji. Potrzebujemy jakiegoś miejsca dla tych najcięższych przypadków. Gdybym tylko wiedział, gdzie możemy umieścić żonę Arno. Mógłbyś poszukać dla nich jakiegoś schronienia? Może Kostar pomoże nam ich jakoś zakwaterować? Mogę zapytać. No, Kostar to jest niestety... niezbyt spokoziomek, więc będzie ciężko. Flavio Giles, ja jeszcze się zastanawiam, komu ja tutaj wiszę tą. Cześć, Kater, ty możesz mnie czegoś nauczyć. Czekaj, Pawełku, gdzie mogę dostać jakieś skóry? Ja sam nie mam żadnych, nie mogę ci też żadnych załatwić, ale wiem, że niektórzy mieszkańcy miasta dekorują nimi swoje domy. Wiesz, tak tylko mówię, nic nie sugeruję. Miałbym je ukraść? No cóż, w mieście nie ma zbyt wielu wilków i dzików, które można upolować. Jeśli nie przeniosłeś to ze sobą żadnych skór, jedyne co możesz zrobić, to popytać o nie u kupców. A, sprawdź jeszcze w rzeźni, może jakieś im zostały. Okej, okay, Josh do picia ma co nieco. Dirk nic ze mną nie chce pogadać. Dobra, czyli tutaj raczej spokój. To co, zwaniaki, ja spróbuję znaleźć tego ostatniego zioma. Czekajcie, czy ja mogę na przykład... Okej, okay, po dachach mogę biegać, ale to dość ryzykowne. Wróćmy może na stały ląd. Nie chciałbym sobie zrobić krzywdy. Znajdę ostatniego ziomka, któremu muszę dać miksturkę. Damy mu i będziemy mogli kontynuować. Okej, okay, znalazłem kola w kaplicy. Czy to jest miejsce modłów? To kaplica świętego płomienia, oaza spokoju w brutalnym świecie bezprawia. Jesteś tu, by się modlić? Tak, modlę się, aby to wszystko się skończyło i o to, by mógł znów stać się myśliwym. Wiesz może, gdzie mogę zdobyć skóry? Skóry? W mieście ciężko je dostać, ale Baxter wymienia mięso na skóry, jeśli masz ich dużo. Właśnie, po to tu jestem. Czy masz skóry? Mam jeszcze jedno, możesz ją wziąć. Dzięki. Ja mogę zdobyć więcej. Nie mam pojęcia, Paweł może coś wiedzieć. On też jest, był myśliwym. W dobrych czasach nigdy nam nie brakowało skór. A możesz mi opowiedzieć coś więcej o płomieniu?
Jestem myśliwym, nie wiem zbyt wiele o świętościach. Opowiedz mi, co wiesz. Płomień. Płomień chroni nas wszystkich. Rozumiesz? Chroni całą wyspę. To z niego magowie czerpią swą moc. Powiadają, że póki płonie, nie gaśnie nadzieja, że z jego powodu sztormy nie atakują wyspy. Czymkolwiek jest płomień, ochrania nas. Okej, oto miksturka dla ciebie. Z pozdrowieniami od Belszwura. O, dziękuję. Zakon stara się nas zaopatrywać. Czasami łatwo o tym zapomnieć. Czyli jesteś myśliwym? Jestem, a przynajmniej byłem. Co się stało? Odkąd wyłoniły się świątynie z powodu stworów, nikomu nie pozwalano opuszczać miasta. Miałem szczęście, że nie zabrali mnie do klasztoru. A twój łuk? Zostawiłem go u kostara, co pozwoliło mi żywić się przez tydzień, a pomyśleć, że kiedyś za jego pomocą mogłem zaopatrywać całe miasto. Teraz zaś Flavio nie ma dla mnie pracy. Został mi tylko gulasz mistrza Belszwura. Czy mógłbyś mnie czegoś nauczyć o łowiectwie? Mogę, ale jeśli planujesz udać się na wyprawę, tu w mieście nie masz nic do polowania. A może ucznictwo? Tego mogę cię nauczyć. A coś o ucznictwie? Można się nauczyć jego zręczności i łuków, także zawsze coś. No i daliśmy też miksturkę. Oczywiście tutaj, jak widzicie, są różne skarby. Jestem ciekaw, czy jak on teraz sobie idzie, to czy by mógł tutaj co nieco zrabować. Coś czuję, że podejrzenia mogą na mnie paść, jak tylko zmacam nawet na przykład złote monety. Ale no dobra, weźmy co możemy. W sumie, póki nikt nie będzie na nas się darł, to zawsze fanty wpadną, nie? Jeszcze tutaj jakiś kufer ze skarbem, ale jest zbyt skomplikowany zamek. No trudno, więc fanty tutaj dla mnie wpadły. No i pójdźmy do Belszwura powiedzieć, że udało mi się wszystkim już rozdać. A nie, no oni takie grube blanty palą, ja pierdzielę. Straszne to jest. Zniosłem miksturki leczenia wszystkim ludziom z listy. Stokrotne dzięki. Samarytanie 20 punktów dostałem. Niech pomięcie. Ma w sobie opiece, myślę, że nadajesz się na nowicjusza. Masz moje błogosławieństwo. Powiedz Kariosowi, że świetnie się spisałeś. Wezwę cię do siebie, gdy będzie miał czas. Wykonaj zadania, które ci zleci. Udać się przekonać go o swoim oddaniu. Zabierze cię do klasztoru, gdzie będziesz mógł rozpocząć naukę magii. Tak jest, moi drodzy. Pełny sukces. Da ci również przepustkę. Gdybyś wyszedł za mury miasta bez jego zezwolenia, zostałbyś od razu aresztowany przez wojowników zakonu. Rozumiem. Czy jest jeszcze coś, co mógłbym dla ciebie zrobić? Na razie nic. Może potem. Okej. Dobra, w takim razie super. Poszło na świetnie, jak widzicie. Dostaliśmy błogosławieństwo jednego z magów, dzięki czemu mamy jeszcze większą szansę. Masz rybki, Niko? Ma rybki. Ma te płetwy rekina. Umieść następujący składnik w piecu. Płetwa rekina. Można go smażyć nad ogniem. 51 taka płetwa. Okej, dobra. Spróbujemy w takim razie. No i muszę też pamiętać, żeby zajrzeć, poprzeglądać, co tam różni handlarze mają, żeby od nich kupić te jajka i jabłka w razie czego. Elias, ty chyba masz coś na sprzedaż, no nie? Ty masz jabłka i jajka. Wezmę wszystkie, które masz. Ile to będzie? 60 zł? Człowieku! Dobra. No trudno, 6 dych to 6 dych. Mamy 7 stówek jeszcze w kieszeni, więc jeszcze budżet mamy nie najgorszy. Ale no wiecie, to może długo nie potrwać. Nie zapłacisz, to twoje ostatnie słowo. Pohandlujemy troszeczkę. Wiecie co, boję się, nie chcę mieć tutaj z nim ten. Nie zapłacisz, twoje ostatnie słowo? Nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę, ale wejście w konszachty z kimś takim jak Delegado nie było zbyt mądre. Wkrótce sam się o tym przekonasz. Nie ma tu już Dona. Zakon kontroluje to miejsce. Tak więc jest płacę i owszem, to moje ostatnie słowo. Świetnie, w takim razie sobie wezmę złoto, wezmę łóżko. Pohandlujmy trochę. No niedobrze. Zastanawiam się, jak tutaj mam w takim razie... A czekajcie, czekaj, Sebastian. Delegado chce wymusić pieniądze za ochronę od Kostara, właściciela Lombardu. Jestem ciekaw, czy mogę sprzedać tutaj teraz. Zobaczmy. I chcę, żebyś to dla niego zrobił, racja. Sebastian chce dowiedzieć się, co planuje Delegado. Dostałem doświadczenie, racja. Najwyraźniej Kostar okrada farmerów, więc ludzie Dona chcą swoje działki. Ta, myślałem, to miałem od dawna złe przeczucia, jeśli chodzi o Kostara. Delegado desperacko potrzebuje złota. Bez tego ludzie go zostawią. W takim razie jest to szansa, na którą czekałem. Pomożesz mi pozbyć się Delegado? Co mam zrobić? Udasz, że pracujesz dla Delegado i weźmiesz złoto od Kostara. Ale zamiast dawać jemu, dasz je mnie. Dopilnuj, żeby trafiło do tych, którym się należy. A jeśli Delegado nie dostanie złota Kostara, spowodujemy sporą sprzeczkę wśród ludzi Dona. Udawanie lojalności wobec Delegado. No zobaczymy, czy będę mógł coś tutaj zdziałać, czy nie za bardzo. Zobaczmy. Siema Kostar. W takim razie wezmę złoto, pohandlujemy trochę. No będę musiał w takim razie złoto ten. A czy jak ja wejdę sobie na górę, to wy mnie zbijecie za to, że śpię w waszych łóżkach? Chyba tak, chyba było coś takiego, że on... Hej, spójrz w moim łóżku, chcę mój hajs. Co ja zrobiłem? Oj mój Boże, nie chciałem takiego chyca zrobić. Na dach się wbiłem elegancko. Dobra, czy jak wejdę tutaj na przykład i spróbuję w spanku uderzyć, to wy będziecie krzyczeć na mnie, że śpię w cudzym łóżku? Ta, niestety, no, nie będzie wcale tak łatwo znaleźć miejsce, w którym będę mógł sobie pospać bez przypału. Nie chcę płacić tamtemu ziomowi, kurde, wolałbym po prostu
Łóżeczko i spanko. Ej, kurczę, no ale niestety darmowego łóżka ciężko będzie znaleźć. Chyba, że mój belczwór cwaniaczek mnie pomoże. No daj łóżeczko, daj. To oczywiście będzie trzeba coś pomyśleć z tymi ziomkami. Dobra, ewentualnie mogę wypić miksa i tutaj zaszaleć, no. Niech będzie, dobra, to co? F8, Kostar. W takim razie wezmę sobie ten hajs. Przekonamy się, Fuller! Już sobie z nim poradziłem. Nie wart funta kłaków. Robisz z tego sprawę osobistą, skoro chcesz pieniędzy, to spróbuję zarobić. Okej, okay, co? Okej, okay, Kostar, widzę, że tu... O kurde, Kostar, jesteś leszczem. No dobra, w takim razie szybciutko go wyklepię. Czekajcie, żeby się nie zbagował gdzieś w ścianie tylko. Gościu, w ogóle, z czym do ludzi? O, nawet to było niezłe. Nawet niezłe. O, trafiłeś mnie, brawo. Ale to by było na tyle, przyjacielu. Zrezygnowałem miecz i oczywiście z niego sakwa z jakimś hajsem chyba. No to co, Kostarku, trochę żeś spadł z rowerka. Mech, 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 mech. Znaczy, dobra, jakby spadł z rowerka, to już by nie wstał po prostu z gleby, ale nie najgorzej poszło. Jesteś tylko zawszonym zbirem. Przylazłeś się napawać? To już szczyt, kraść złoto uczciwemu przedsiębiorcy, który stara się pomóc ludziom przeżyć. Ale Kostar ściemak. Ostrzegam cię, chyba wszyscy musimy jakoś sobie zarobić na życie. To jak, było minęło? Cóż, skoro ma to oznaczać, że wydasz u mnie parę monet, to nie widzę przeszkód. Okej, pohandlujmy, wezmę łóżko. Nie no, dobra, to za chwilę. To co, w takim razie możemy teraz pójść do Sebastiana. Oto złoto Kostara. Świetna robota, dopilnuję, żeby trafiło z powrotem w odpowiednie ręce. Anulowano harsz dla Kostara, od Kostara, wiadomo, a jaka dalsza część planu? Delegado powinien dowiedzieć się, że jego kontakty z Kostarem należą do przyszłości. To przysporzy mu jeszcze więcej kłopotów. Mam to powiedzieć Delegado? Tak, powiedz mu, że zakon ma złoto. Jeśli nie chce kłopotów, powinien opuścić miasto na dobre. Dlaczego Delegado miałby odejść? Inkwizytor wie, co knuje. To powinno skłonić go do ucieczki. Ludzie Dona wciąż uciekają. Poza tym musi też wyjaśnić Donowi, co się stało z obiecanym złotem. Biedny Delegado będzie między młotem a kowadłem. Jak widzicie, taki dosyć ciekawy sposób to wszystko tutaj działa. No ale zobaczymy, co z tego wyniknie. Czy rzeczywiście Delegado będzie chciał opuścić miasto? Kostar nie ma pieniędzy. Zakon nie ma. Oddaj złoto zakonowi? Lepiej sam pomyśl o ochroniarzu. Co teraz zamierzasz? Będę musiał wyjaśnić ten bałagan. A ty możesz spieprzać z powrotem do dziury, z której wypełzłeś. No i Delegado ma flaszkę oczywiście. No cóż, bywa. Sebastian, Delegado ucieknie, jestem tego pewien. Robota, dobrze widzieć, że wybrałeś właściwą stronę. Wydawało mi się. Dobrze, dam znać Carlosowi, że pomogłeś. Proszę, to twoja nagroda. Dostałem hajsik, dostałem doświadczenie i kolejny z ziomków jest zadowolony. Muszę znaleźć czystą kwaterę dla chorej kobiety, żony farmera. Co to ma wspólnego ze mną? Zapłacę za jej łóżko. Cóż, to zupełnie inna kwestia. Jeśli stoją za te pieniądze, to zapraszam moje progi. Jakże jesteś szczodry. Dobra. Oczywiście wiedziałem, że będzie trzeba wykupić łóżko dla żony tutaj, farmera. Nie kosztowało to dużo, tylko 30, więc jest nieźle. Poinformuję od razu Arno. Mam dobre wieści. Twoja żona może zamieszkać u Kostara. Naprawdę? Dziękuję, dziękuję. Jeszcze nikt nie był dla nas taki dobry. Jesteś dobrym człowiekiem i należy ci się za to jakaś nagroda. Nie mam zbyt wiele, ale coś musimy ci przecież dać. Okej, okay, no nie wiem, czy coś mi daliście, czy nie. Marta? Do wyrka. Dziękuję ci, nieznajomy. Być może mrok cię oszczędzi. O jakim mroku mówisz? Dostałem dużo doświadczenia i litościwy. O mroku, który pożre świat. Może lepiej zginąć już teraz? Weź to, niech przyniesie ci pociechę. Przepis kucharski otrzymałem. Marta zadowolona, Arno również. Pomogłem tym wieśniakom. Ale czekaj, Marta, skoro ty wywaliłaś z tego wyrka, to znaczy, że ja mogę teraz w nim kimać? Powiedz, że tak. Jest! Do rana śpimy i lecimy. To mi się podoba. Czyli mamy łóżko za to, że wywaliłem stąd Martę z jej mężem, Subcio. O, oni jeszcze tutaj idą, mimo że cała noc minęła. No i piękna pogoda nas powitała dzisiejszego dnia. Jest przecudownie. Fuller oczywiście spoko, Kostar tutaj akurat już nie chce z nim chyba mieć nic wspólnego. No to co? Ależ się rozpadało i cała burza tutaj normalnie. No jesteśmy blisko morza, więc tutaj akurat burze będą się pojawiały. Chodźmy jeszcze do Belczwura, zobaczymy, czy jakoś zareaguje na to, że pomogłem tym ziomeczkom. Znalazłem dach nad głową dla Marty, żony farmera. Jesteś dobrym człowiekiem. Gdyby tylko wszyscy ludzie w tym mieście byli tak dobrzy dla bliźnich jak ty. Czekaj, mam coś dla ciebie. Niech święty płomień rozjaśnia ci drogę. Dostałem 2 mocne mikstury leczenia i 25 doświadczenia dodatkowego. Świetnie. Przydałoby się w takim razie teraz troszeczkę skór znaleźć. Dzików i wilków. Ja mam jakieś skóry w ogóle.
Kurczę, uczyłem się skórowania. Mam 7 skór dzika i 14 wilka. Czyli jakbyśmy znaleźli jeszcze 3 skóry dzika, to powinno pozwolić nam wykonać zadanie całkiem nieźle. A, co do tego, o czym mówiłem na początku odcinka, że znam pewien sposób taki śmieszny, żeby coś tu ogarnąć. Rodriguez, czekajcie, wygląda żnagłodnego. Jeśli chcesz mięso, musisz dać mi w zamian trochę złota. A jeśli nie masz złota, to idź do mistrza Bleszfura, karmi biednych swoim gulaszem. Choć, prawdę mówiąc, nie wyglądasz na aż tak biednego. Czym się zajmujesz? Pilnuję rzeźni. Nie jest to może najlepsza robota, ale gdy zamierzasz, zmieniasz stronę i przechodzisz z obozu Dona do Inkwizycji, potrzeba trochę czasu, by ludzie się przyzwyczaili. Właśnie dlatego muszę tu pilnować mięsa, choć teraz, gdy burze ograniczyły dostawy ryb, mięso stało się bardzo cenne. Stek to teraz dla złodziei równie cenny łup, co artefakt. W mieście nie wiele tu włamań w mieście. Zbyt wiele. Ostatnio ktoś włamał się do 3 domów. I co w tej sprawie zrobiono? Niewiele dało się zrobić. Możemy jedynie bacznie obserwować miejscowych. Jestem pewny, że do włamania to sprawka Sida. Dlaczego uważasz, że Sid stoi za tymi włamaniami? Uważa się za jakiegoś miejscowego przywódcę, czy coś w tym stylu. Lubi sprawiać kłopoty. No ale skąd jesteś tego pewny? Wystarczy spojrzeć na tego dziewczynę i te kosztowności, z którymi się obnosi. Od razu widać, że nie ma tego z uczciwej pracy. Taki prawdziwy Polak tutaj jest. Skąd znasz Sida? Byłem jednym z ludzi Dona, choć nie jestem teraz tego dumny. To bardzo charyzmatyczny człowiek. Potrafi być bardzo przekonujący, ale zrozumiałem, że wcale nie obchodzi go przyszłość wyspy. Ma wyłącznie własny interes. Teraz walczę u boku Inkwizytora Mendozy. A co zamierzasz robić? Jeśli uda mi się udowodnić, że Sid stoi za tymi włamaniami, to może zyskam lepszą pozycję w szeregach zakonu. Ale wątpię, by ktokolwiek chciał ze mną w tej sprawie rozmawiać. Ludzie Dona czują się zdradzeni, a członkowie Inkwizycji są wobec mnie bardzo podejrzliwi. Potrzebuję pomocy kogoś, kto nie ma takiego bagażu. Może ty byś był w stanie pomóc? Co ty na to? Jeśli uda ci się powstrzymać dalsze włamania, to miasto wiele zyska. Mogę ci zapłacić za twą pomoc. Ile byś mi zapłacił? Co powiesz na 150 sztuk złota? No okej, spróbujemy się przyjrzeć sprawie włamań. Świetnie, ale uważaj, to nie będzie łatwe. Sid jest bardzo sprytny, trudno go o cokolwiek oskarżyć. Choć zawsze wie, gdzie można znaleźć jakieś kosztowności. Myślisz, że sprawdzał te domy przed włamaniem? Może jest przestępcą, ale to nie znaczy, że jest głupi. Pewnie wysłał kogoś, by sprawdzał domy za niego. Jeśli dowiesz się, kto był jego szpiegiem, będziemy mieli jakiś punkt zaczepienia. Okej, czyje domy? Rozmawiałeś z właścicielem wszystkich ukradzionych domów? Jeszcze nie. A czyje domy zostały ukradzione? Kartografa Nelsona, sprzedawcy futer Flavio i księgowego Baxtera. Porozmawiaj z każdym z nich. Może uda się nam dzięki ich zeznaniom zamierzyć Sidowi karę. Dobra. Widzicie, otrzymaliśmy kolejne zadanie. Wojownik zakonu. Ty, Carlos, chcę pogadać, więc ruszcie z kodu strażnicy. Porozmawiaj z komendantem miasta? Już? O, wow, okej. Okay. Dargel. Jeśli szukasz swojej krowy, jesteś w złym miejscu. Wszystkie krowy, które mamy, są już poćwiartowane. Mięso należy zaś do zakonu. Dlaczego miałbym szukać krów? Rolnicy przychodzą tu ciągle i szukają swoich krów. Gdzie jest to krotka? Zgubiłem mućkę! Cholerni natręci. Dlaczego? Przychodzą tu i mówią, że zabrałem im krowy. Ja ich nie zabieram. Zarzynam te, które mi się przyprowadza. Zakon każe mi zrzynać bydło, więc to robię. Mo powie ci to samo. Mo? Mój pomocnik. On też tylko wykonuje swą pracę. Jeśli tęsknisz za ulubioną mleczną krasulą, zwróć się do zakonu. Kurde, sporo się tu dzieje. Ta rzeźnia jest kopalnią złota. Wszystkie zyski jednak idą do zakonu. Całe mięso służy do wyżywienia ludzi. Siedzący w sąsiednim budynku Baxter coś tam robi. Płaci mi, a resztę posyła do zakonu. Dzięki temu idzie gładko. Szukam Baxtera. Jest w sąsiednim budynku w biurze. A mogę kupić trochę mięsa? Kupuj co chcesz, jeśli masz czym zapłacić. Mam kawałki mięsa i kiełbę. Dobra, porozmawiamy o interesach. No ma rzeczywiście sporo żarcia. Ma nawet jakiś gulasz i potrawkę. Okej, okay. to na razie spoko. Zróbmy sobie tu saving. Widzę, że jakaś biblioteczka. O, wow, plamy krwi tu są wszędzie. Stek z cebulą, książka kucharska, ale to creepy wygląda. Chyba sobie to skopiuję. Doświadczenie plus 10. Tu jest Mo. Wszystko w porządku? Kim jesteś? Jestem Mo, pracuję dla Dargela. Dostarcza mięso. Widzę, ciężka praca. Ta, zawsze, zwłaszcza, że usuwam wnętrzności, sprzątam sklep, wycinam tłuszcz i przyprowadzam bydło. Jeśli niczego nie chcesz, czy mogę pracować dalej? Dargel mówił o farmerach, którzy tu przychodzą i stają się trochę wkurzeni. Robią sporo zamieszania, ale co możemy zrobić? Mamy rozkaz, by zażynać krowy. Zwykle staramy się nie brać w tym udziału. A szukam skór. Masz szczęście, proszę. Dostałem 2 skóry dzika i 1 skórę wilka za darmo? Nic, po prostu się ich pozbywam. Należą do Baxtera, prawda? Wziął się. A ty oddasz je Baxterowi, więc nikt nie będzie poszkodowany.
O kurde, dostałem od Mo bardzo fajny tutaj drops, to mi się podoba. Czyli brakuje mi jeszcze tylko jednej skóry z dzika chyba, tak wychodzi na to. Zajrzymy jeszcze w zadania z tymi, porozmawiaj ojciec Patty skóry. Flavio potrzebuje po 5 skór dzików i wilków. A, tylko 5! O, no to pięknie elegancko. To w takim razie chyba za chwilę skoczymy zrobić zadanie. Chciałem się jeszcze tu rozejrzeć, ale prawdopodobnie będą chcieli mnie bić za to, że się rozglądam. O, widzicie? No niestety ganiają mnie. Żartuję, chłopaki. Już spokojnie, ale pogoda okropna. Dobra, to wiecie co? Skoczymy w takim razie do Flavio, tak? Flavio potrzebuje 5 skór. W takim razie skoczmy do Flavio, oddajmy mu skóry. I będziemy mieli kolejne zadanie wykonane. Bardzo ładnie nam idzie tutaj, powiem wam, że jestem w szoku, że nawet udało mi się zrobić parę zadanek dzisiaj. No niestety trochę kosztowało mnie to hajsu, ale spokojnie, po to ten hajs jest. No i Flavio, słuchaj, potrzeba mi paru rzeczy. Co do włamania, co skradziono. Moje skóry, gdy to się stało, gdyby to się nie stało, mógłbym nadal prowadzić swój interes. Powinienem posłuchać ojca i wyruszyć na morze. To oszczędziłoby mi kłopotu. Kto to był w dniu włamania? Tylko ludzie próbujący się znaleźć mi jakiś towar. Tak, jakbym miał jakieś złoto. Ktoś jeszcze? Paweł był tu cały dzień, w końcu pracuje dla mnie. A Wasyl chciał sprzedać mi piwo z tawerny. Jeszcze był Doyle, chciał mi sprzedać rybę, ale go odprawiłem. To wszystko. Dobra, potrzeba mi paru rzeczy. No nie potrzebuję. Czekajcie, ja do Flavio miałem. Flavio potrzebuje 5 skór dzików i wilków. Wymień je z Baxterem na mięso. Weź to mięso od Dobelszwura, abym... A, wymień je z Baxterem, tam jest. O matko. Dobra. Czyli idziemy do Baxtera, u którego już byłem. Aj, no dobra. Wszystko jasne. To wiecie co, teraz zgoczymy do ziomka, który robi mapy, bo on chyba też został okradziony z tego, co mi się wydaje, Nelson. Słyszałem, że miałeś tu włamanie. Co skradziono? Pierścień, na dodatek cenny. Otrzymałem go od samego komendanta Carlosa w zamian za mapę wyspy. A kto był w dniu włamania? Parę osób. Mąż rzeźni przyniósł dostawę mięsa. Robotnik Doyle sprzedał mi rybę. I Paweł, jeden z ludzi Flavio, sprzedał mi kilka wilczych skór. Znajdę może twój pierścień. Będę bardzo wdzięczny. Okej, w takim razie pierścień Nelsona fajnie by było znaleźć, ale wiecie, na razie to tylko wpis do dziennika i nic więcej. Do Carlsona, czy jak mu tam było, trzeba chyba przejść. Kurde, jak główny boss osiedla chce się z nami widzieć, no to, to nieźle. Dobra. W takim razie mamy skórki, no to Dargel. A, to nie Dargel, ten w, obok w biurze siedzi tutaj. Baxter. Cześć. Baxter. Chwilę. Jeśli wezmę 3 za 25 i dodam 18 szynek, otrzymam... Nie gap się tak na mnie, bo mnie rozpraszasz. Prowadzisz księgi? Tak, prowadzę księgi dla rzeźnika. No, całkiem nieźle. Myślisz, że to takie proste? Niewielu jest tutaj ludzi, którzy potrafią tak liczyć. Ja potrafię. Naprawdę. Widzę, że tutaj dobry General Ledger z tyłu jest rozstawiony, GL-ek leci. Dobra, nie będę... no, nie będę pisał sprawdzianu, by to udowodnić. Chcesz sprawdzić moje zdolności? Tak, powiedz mi, ile jest 14 razy 17. 14 razy 17? O, liczę je w pamięci. 14 razy 17. 4 razy 7. 7, 7, 28. 28, czekajcie. 14 razy 17 tam było, tak? 14 razy 17. 238? Zobaczmy, liczenie w pamięci doświadczenie 100. Uuu, bardzo dobrze, nie można lekceważyć potęgi umysłu. Haha, dobrze, okej. Okay. Chwilę mi to zajęło, ale się udało. Jeśli chodzi o włamanie, co właściwie zostało skradzione? Złoto, rzecz jasna, co by innego? Złoto należało do zakonu, a teraz przepadło. Ile złota zostało skradzione? Całe, które tu miałem. Nie jestem pewny, ile tego dokładnie było. Miałem akurat je zaksięgować, gdy zauważyłem kradzież. Kto był w dniu włamania? Doyle próbował sprzedać mi rybę, ale nie lubię ryb, więc mu odmówiłem. Ten głupi grubas Wasyl przyniósł mi piwo, zapłaciłem za nie. Dałem mu wzajem kilka kawałków mięsa. No i oczywiście Mo był parę tu razy, ale to przecież nic dziwnego, że w końcu tu pracuje. Okej, okay, jestem tu w sprawie transakcji z Flavio. Z Flavio? Powiedz mu, że wciąż czekam na te towary. 5 skór wilka, 5 skór dzika, nie mniej, nie więcej. A przyjmę tylko pełną dostawę. Oto skóry, które Flavio ci obiecał. No zobaczmy. Tak, wyglądają całkiem nieźle. Dobijemy targu? Tak, biorę skórę, a ty weź to mięso. Dostawa mięsa otrzymałem. No i mamy kolejny tutaj, kolejny trop w sprawie kradzieży. Także nieźle. Od razu pójdziemy oddać to mięso do Belszwura. Kolejne zadanko dla Belszwura i pomoc mu. No, zaplusujemy sobie na pewno Belszwura mocno, bo to będzie już chyba trzecie zadanie, które wykonuje jakby pod jego jurysdykcją. Więc very nice, to mi się podoba. Belszwur miąchaj, miąchaj. Przyniosłem trochę mięsa dla potrzebujących.
Naprawdę? Flavio mówi, że na pewno się tu przyda. Jak najbardziej. Jest tu mnóstwo uchodźców, którzy uciekli przed Donem lub potworami ze świątyni. Są tu też uchodźcy z innych wysp. Potrzebna nam jest pomoc, jeśli mamy się z nimi wszystkimi zaopiekować. Fajnie. I co, Flavio? Czy mogę ci przyznać się, że już Miss Bershwood rozdaje mięso? Wspaniale! Masz, weź te mikstury. Życie tutaj jest bardzo niebezpieczne. Przyda ci się każda pomoc, jaką dostajemy. Okej, okay, jak widzicie, dostałem jeszcze dwie mikstury leczenia i 50 doświadczenia. To mi się podoba. No, Pawełku, widziano cię w jednym z okradzionych domów. Typie, przyznaj się. Jak tam z czasem stoimy? Dobra, cwaniaki, dzisiaj chciałem jeszcze sprawdzić właśnie tą jedną rzecz, o której ciągle tak wspominam i gdzieś mi się przewija w trakcie grańska. Ponieważ, jak dobrze pamiętam, w domu uciech cielesnych tutaj w okolicy jest takie pewne jedno miejsce, znaczy pewne miejsce, jest pewna taka opcja, którą warto by było sprawdzić, czy ja jestem w stanie teraz to ten. Cześć Lili, hej. No proszę, wyglądasz jakbyś miał głębokie kieszenie, a nie ma lepszego miejsca, by je opróżnić niż dom rozkoszy Madame Sony. Potrafimy zaspokoić wszelkie gusta, a dziewczyny są utalentowane, giętkie oraz wolne od wszy. Dobrze wiedzieć. No dzięki za info. No wszy to jest rzeczywiście najważniejsza. Problem w tym, że choroby weneryczne to moja przyjaciółko może być naprawdę. Tam wszy to szwy, no nie? Szwy, wszy. To wszy. Chodźmy w takim razie, zajrzymy tutaj. Siema Sonia. To bardzo proste, słodziutkie. Jeśli czegoś chcesz, musisz za to zapłacić. I nie ma zniżek dla naćpanych i przystojniaków. Co możesz mi zaoferować? Jesteś w najlepszym bordello w mieście. Jeśli czegoś nie możesz znaleźć tutaj, to nie warto tego mieć. Sprzedajecie też informacje? Jeśli masz złoto, to ja mam informacje. Daj mi 10 złotych monet, wtedy możesz zadawać pytania. Jeśli będę potrafił odpowiedzieć, zrobię to, kochaneczku. Jeśli nie, i tak zatrzymam złoto. Brzmi to mało zachęcająco. Uwierz mi, większość rzeczy, które tu się dzieją, trafia do mnie w końcu. Dobrze wiedzieć. Ale bez ryzyka nie ma zabawy, co? Okej, informacje dziewczyna na noc, a jak interesy? Inkwizycja nie dba o porządek w burdello, przybyka, więc oko, gdy nasi klienci robią się obleśni. Spójrz tylko na tamtego drania, nazywa się Erikson. Cały dzień pije i bije moje dziewczyny, mój ochroniarz opuścił miasto, Erikson mnie nie słucha, ścierwo. Spytaj tylko moją dziewczynę Gwen o to, jakim jest potworem. Inkwizycja nas ignoruje, dlatego miejsca takie jak... w takich miejscach, jak to nie ma sprawiedliwości, jesteśmy na łasce drani takich Erikson. Okej, Erikson, chyba będą w pierdę. Gościu, co to za rozruba? Wszyscy tu chcą się zabawić, miło spędzić czas, a ty co tu robisz? Czego tu? Nic, po prostu zwiedzam sobie miasto. Za dużo się wypiło, co? Nie masz cycków, więc nie jesteś chyba moją starą. A teraz bądź tak uprzejmy i spieprzaj stąd. No, Erikson, przyjacielu, mam do ciebie parę pytań. Ta, nie rozmawiam z nikim, kogo nie znam, więc idź wkurzać kogoś innego. Powiedz mi, co chcesz wiedzieć, albo cię zmuszę. No dalej, miejmy to już za sobą. No dobra, ma rozruba. O, pan w końcu bije dwuręczniakiem. W końcu przeciwnik, który zdecydował się na używanie broni dwuręcznej. Okej, okay. Oczywiście Rickson jest cieniasem. W porównaniu do moich przeciwników z bagien, których zlałem na arenie, to typo może się schować w ogóle. Dobra, raz, dwa. O, ładnie, ale ja mam tarczę, więc twoje ciosy mi nic nie robią. Musimy się trochę cofnąć, żeby się chłopak nie zbagował przypadkiem gdzieś w ścianie, jak będę chciał coś z niego rabować i tak dalej, wiecie. Dobra, Erikson. Erikson, znaczy, tak? Erikson tam jest, dobrze. Erikson to kiedyś takie telefony były. Son Erikson, trollololo. Także ta, już tutaj boomersko pojechało. No i pięknie, pokonaj Erikson, sam podwójne doświadczenie. O, jakiś klucz miał przy sobie, zobaczmy. To był klucz do chatki, chyba, albo klucz do skrzyni z farmy. Nie, do farmy nie. Ten z klucz do skrzyni, to chyba ten z Guess napisem. No dobra, czego chcesz? Nie, możesz powiedzieć, gdzie jest chata kapitana Stalowo-Brodego? Powiedz mi, co to był za klucz, który miałeś przy sobie? Jeśli ci powiem, do kogo należy, to jestem trupem. A teraz zostaw mi w spokoju. Dobra, możesz mi powiedzieć, gdzie jest chata Stalowo-Brodego? Nie wiesz, w co się pakujesz. Jeśli się nie wycofasz, też jesteś trup. Dobra, gadaj, gdzie jest chata, już. Dobra, w rynsztokach. Jego chata jest w rynsztokach. To jedna z tych chat obok hotelu Kostara. To tyle. I tak już za dużo powiedziałem. A ten klucz, który przy sobie miałeś, jest do tej chatki. Za dużo ci powiedziałem. Dostałem w save'a. Sonia, dobra robota, słodziutki. Ten drain na to zasłużył. Dobra, no jak widzicie, będzie spokój teraz, mam nadzieję. Już i wszyscy szczęśliwi. Delegado tu sobie siedzi. Tutaj jest Gwen, cześć. Mogę z tobą pogadać na przykład, czy coś? Zostań w spokoju, nie ma mnie tu, dobra? Co się stało? To ta pijania świnia, Rickson. Cały dzień siedzi na tej ławce i się na mnie gapi, oblizuje się, gdy wykonuje i wykonuje sugestywne gesty, ciarki mnie przechodzą. Wtedy dowiedziałem się, że zapłacił za mnie, dla mnie sam. Nie odmówiłam podejścia z nim, a on mnie pobił.
Czy Erikson to jeden z ludzi Dona? Ha! Ludzie Dona to dżentelmeni w porównaniu z tym typem. Pochodzi z samego środka miejskiego rynsztoka. Lepiej więc nie będę stawać zbyt blisko niego. Erikson dostał to, na co zasługiwał. Tak, widziałam, że nieźle go obiłeś. Ucieszyło mnie to. Ale to nie wystarczy. Za parę dni wróci znowu na tę ławkę. Będzie się gapić, oblizywać, gestykulować. Dobra, spróbuję z nim pogadać. Może przy okazji napluć mu w twarz? Damski bokser, no ładnie. Kurde, ale agent tutaj. No nieładnie, Erikson. Mam dla ciebie wiadomość. Jeśli wiesz, co dla ciebie dobre, natychmiast się stąd wynoś. A jeśli chcesz choć raz... Jeśli jeszcze raz spojrzysz na te dziewczyny, gorzko pożałujesz. Miłości gdziewek, co? Nie gorączkuj się tyle. I tak już chciałem iść, a ty sobie zostań i złap kiłę. Ha, gościu, chciałbyś. Dobra, mordka obita. Powiedziałem, co wiedziałem. Zobaczę, czy będzie zadowolona Lasencja. Erikson raczej się nie pokaże. Nie pokaże tu już swojej gęby. To dopiero ulga. Mówię ci, dobry z ciebie człowiek. Oto obiecane złoto. Nie martw się, wkrótce sobie zarobię. Znam parę sztuczek. Uważaj na siebie, dobra? Dzięki, ty też. No i przy okazji, jak widzicie, łatwo zadanie zrobione. I z tego, co pamiętam, chyba właśnie tutaj, przy tym obrazie, jak widzicie, otwiera się tajne przejście. Jestem ciekaw, czy będę mógł z niego skorzystać teraz, bo o nim... Właśnie o nim widzicie, tu save jest, autozapis zrobiony. Chciałem się jeszcze rozejrzeć tutaj, bo tutaj jak widzicie są kuferki, są różne te jakieś kredensy, nie kredensy. Możemy oczywiście zebrać sobie co nieco, ale głównie chodzi o to, czy ja będę w stanie stąd wyjść poza miasto. No okej, kuferek, oj niestety, nie tak, prawo, lewo, nie. O kurde, chyba złamałem wytrych. Prawo, lewo, lewo, prawo. Proszę bardzo. Mamy tutaj co nieco. Ruda żelaza. Nieźle. Rozejrzyjmy się przy okazji, jak już tu jestem. Okej, tutaj w ogóle, jak widzicie, jest przełącznik. Tym przełącznikiem jestem ciekaw, gdzie my w sumie wyjdziemy, jak go kliknę. Bo on otwiera nam... Aha! Tutaj jest ten, skrzynka taka zamknięta. Zobaczmy pulpicik. Mądrość plus 3. To bardzo fajnie dla nas, akurat jeśli chcemy zostać magami. Miksturka, przemiana włodzika i amulet rodziny Dona. Powiadają, że Don Esteban odziedziczył go po matce. Ochrona przed bronią kłutą. Okej, to nieźle. Kufer ze skarbem jeszcze tutaj. Do otwarcia. Lewo, prawo, prawo, lewo. Udało się za pierwszym razem, także nieźle. Dużo pieniędzy, strzały i trochę innych rzeczy. Jestem ciekaw, czy mogę otworzyć te drzwi tutaj? Nie, to jest zamknięte w ogóle. Tu kredens nie do otwarcia. Dobra. W takim razie tutaj nic po nas. No ale i tak te wszystkie skarby, które znaleźliśmy, będą nam po nic, jeśli nie będziemy w stanie przejść dalej jakby. O, lekkie bagowanko, bo tutaj jak widzicie jest ktoś, kto pilnuje tego przejścia. Jest to jeden z ludzi Dona. To jest ta tajna ścieżka z miasta. Jeśli udałby mi się wydostać z miasta... Zobaczmy, cześć Skordo. Co ty robisz? Czego chcesz? Porozmawiaj z szefem bandytów w mieście. Nie chcę kłopotów, już sobie idę. Szukam tu roboty. Roboty? Mam więcej rąk do pracy, niż mi trzeba. Ale wezmę twoje złoto, jeśli jest tu coś, co chciałbyś kupić. Co sprzedajesz? Złote antyki przeniesione przez uchodźców. Wszystko legalne. Mam zaświadczenia dla każdego z nich. Co robisz tu w magazynie? To niebezpieczne czasy. No co złodziei, trzeba pilnować towaru. Ukrywasz się. Dobra, skąd te antyki? Rodzinne błyskotki z kominka babci czy skrytek rolników. Jeśli kogoś przyłapią na handlu czymś nielegalnym, jak na przykład artefaktami, to ma kłopoty, ja handluję antykami. Pohandlujemy? No i jak widzicie, możemy z nim tutaj pierścień ochrony jakiś, plus 1 do kuszy. Tutaj maksymalnie plus 10 HP, ma jeszcze trochę wytrychów, a ile ja mam wytrychów, bo złamałem chyba też. Mam 15, chwilowo spoko. Gdzie prowadzi tam to przejście? To nie przejście, to magazyn, a ty masz trzymać się z dala od niego, bo to mój interes. Okej, ukrywasz się, pohandlujmy, wiecie co? Zanim przejdziemy dalej, zrobię sobie save'a i zobaczymy, bo chyba to przejście będzie zamknięte, a klucz ma właśnie tamten ziomuś. Możemy oczywiście się tu rozejrzeć, nie ma problemu. Drzwi oczywiście właśnie, potrzebny jest zupełnie klucz, żeby przejść dalej. Możemy się tutaj też rozejrzeć, oczywiście. Jesteśmy teraz pod miastem. Chyba tutaj też nic nie da nam, właśnie tutaj też jest potrzebny kluczyk. No ale oczywiście możemy sobie zebrać co jest. No i jakbyśmy mogli wyjść, to będzie naprawdę bardzo fajne, ze względu na to, że chciałbym oddać właśnie złoty miecz Donowi. Bo no jeśli to nie będzie, wiadomo, powodowało tego, że będę jednym z ludźmi Dona, no to byśmy mogli na tym sporo zyskać. A tak to ten złoty miecz, no tak naprawdę i tak prędzej czy później znajdziemy o wiele fajniejszą broń. Więc no, więc dobrze by było mu oddać ten miecz, póki jeszcze mogę. No i wydostanie się z miasta, wiecie, wolne chodzenie w tej z powrotem z miasta i poza miasto, do miasta i poza miasto jest naprawdę okej. Dobra, Skodo, ukrywasz się tutaj? Przed kim? Między ukrywaniem się a dyskrecją jest spora różnica.
Więc co taka osobistość jak ty porabia siedząc w magazynie? Znowu ty, jak zwykle bezczelny, po prostu staram się zrobić na życie w ciężkich czasach. Czasach, które różne stwory z łatwością mogą cię zabić, a ludzie chętnie pozbawiają godności. A kim jest człowiek bez godności? Tylko nie podoba ci się, że jest tu inkwizycja? Don wie, co to godność. Mówi o latach niesprawiedliwości, latach, gdy bezimienni ludzie bez twarzy decydowali o naszym losie. Mówi o wykorzystywaniu ostatnich wydarzeń, aby uciec z okowów, w których nas trzymali. Ludzie myślą, że chodzi jedynie o przetrwanie, ale co to za życie, jeśli spędzasz je na płaceniu podatków, zachowując się po to, by inni mieli złoto i jedwabie? Człowiek potrzebuje godności. Pewnie jesteś rozbitkiem, słyszałem, że bywasz pomocny. Co jeśli tak? Stałeś się znany w miejscu, gdzie bycie znanym jest niebezpieczne. Jest takie przysłowie, pośpiech jest dobry przy łapaniu pcheł. Wybierz, po czyjej stronie jesteś, wybieraj ostrożnie, zanim twoje działania przemówią za ciebie. Okej, czy jest jakiś artefakt, który szczególnie cię interesuje? Właściwie to trzy. Trzy bardzo cenne misy ze złota krążą po mieście. Przynieś mi je, dostaniesz 600 sztuk złota. Ale tylko jeśli przynieś wszystkie trzy. Jak widzicie, już mamy dwie z trzech mis, także naprawdę dobrze. Idzie nam zbieranie. Dobra, gdzie mogą znajdować się misy? Jedna jest na sprzedaż w tawernie Patty. Co do pozostałych, nie mam pojęcia, zgubiłem trop. Okej, co takiego wyjątkowego jest w tych misach? Biała szata z zyskiem Carrasco zrobi wszystko, by je dorwać. Wszystko, czym interesują się białe szaty, musi być niezwykle cenne. To dostateczny powód, żeby dać za nie dobrą cenę. Dobra, spróbuję znaleźć za ciebie te misy. Dobrze, gdy je znajdziesz, przynieś je do mnie. Okej, oczywiście możemy spróbować też się dogadać z tamtym ziomkiem z szat i zobaczyć, czy bym mógł mu odnieść. Kim jesteś? Kupcem. A ty? Możesz zostać szpiegiem i pracować dla Inkwizytora albo dla Dona. Możesz tak owijać w bawenę, albo możesz pokazać, kim jesteś. Znajdziesz w mieście wielu, którzy potrzebują pomocy. To, komu zadecydujesz się pomóc, pokaże nam, kim jesteś. Lepiej, żeby to drzewo było pełne złota. No i właśnie, cała władza w ręce Dona, nowe zadanie. Oczywiście wcale nie chcę. No, chyba nie wyjdziemy. Musiałbym gościa pobić, a to by było równoznaczne z tym, że raczej będzie kiepsko. No możemy spróbować oczywiście. O kurde, ale twarda sztuka. Gościu jest, och, no gościu widzicie. Siedzi tutaj nie z byle powodu. No mógłbym spróbować go wyklepać, wiecie, ale to trochę takie jest chamskie i wydaje mi się, że nie ma co kombinować. Trudno. Może jeszcze kiedyś uda mi się jakoś wydostać w jakiś normalniejszy sposób, na tyle, żeby właśnie udało mi się przekonać Dona, że mam jego miecz i chętnie mu go oddam, a nie, że przyjdę i mnie zleję. Oczywiście jak będę w białych szarach, to będzie kiepsko. Cześć Gwen w ogóle. A, z tobą już nie pogadam, no tak. No, ale mamy tam ziomeczka oczywiście z obrazem. Delegatu tu jest. Cześć Sonia. Pozbyłem się tego pijaka Eriksona. Kamień spadł mi z serca, zasłużyłeś na nagrodę? Dostałem hajsik jeszcze i ten. Informacji... No zobaczmy informację. Zamieniaj się w słuch. Powiedz mi coś o bandzie Dona Estebana, czego właściwie inkwizytor chce w mieście. Kim są wpływowi ludzie miasta, od kogo mogę się uczyć? A, w sumie nic specjalnego, jak na mój gust. Oficer okrętowy, Olga tu tańczy. Mogę stwierdzić, że pragniesz przygody, jaką może dać ci jedynie Olga. Widzę rzeczy, wiem rzeczy. Na twojej drodze stoi tylko Madame Sonia i kilka złotych monet. Okej, spoko. 50 zł, moja droga, to wcale nie tak mało, więc kurde, lepiej na razie z budżetem nie szaleć, bo i tak już za dużo chyba wydałem. Dobra, wejdźmy sobie tu do ogródka, widzę, że tu co jest. No, ale cwaniaki. No, szkoda, że nie wyjdziemy z miasta tak łatwo, jakbym chciał. Myślałem, że będzie troszeczkę ten. No, nie chcę gościa bić, bo no, w sumie jest człowiekiem Dona, więc nie mam nic do tego, tylko no nie wiem, czy jest sens go bić, żeby lecieć, oddać ten złoty miecz Donowi. No, jeśli wiecie w sumie i dalibyście mi info, że na przykład warto, no to wtedy spoko, można by było skoczyć. W ogóle to bym mógł sobie założyć właśnie amulet rodziny Dona, chociaż zawsze trochę ochrony. W ogóle wartość w złocie tylko 5, okej? No, ale właśnie, jeśli myślicie, że to by był dobry pomysł, żeby zbić gościa i pobiec do Dona, to możecie dać mi znać, ale oczywiście, no, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Cześć jeszcze Lili, z Lili sobie nie pogadam. W sumie, kurczę, można by było skoczyć do tutaj głównego ziomeczka lokalnego, a przy okazji jeszcze rzućmy w questy okiem. Porozmawiaj z komendantem miasta. Ty, Karol, chcę pogadać z tobą. No właśnie. Zaginiony ojciec to jeszcze nas tutaj czeka. Chociaż można by było chyba powiedzieć, gdzie jest chatka stalowo-brodego Patty. Jezus, te niektóre imiona są straszne, nie potrafię ich mówić. Wypowiedzieć, dobrze. No to skoczymy do Patty, zobaczymy, co powie na to, że właśnie, że jej ojciec ma tu chatę w mieście. Co do twojego ojca. Słyszałem, że twój ojciec jest piratem. Jeśli tak się gada, to chyba jest to prawda.
Nie mów mi, że nie wiedziałaś. Czy wiedziałam, że moim ojcem jest kapitan Gregorius Emanuel Stalowobrody, największy pirat, jaki kiedykolwiek żeglował na morzach? Mówię ci, że to był zwykły sukinsyn, resztę z tego słyszałam w legendach tak jak ty. Zamierzałaś mi powiedzieć? Prosiłam o pomoc i informację, nie mówiłam, że sama jakieś ci udzielę. Dobra, rozumiem. Wasyl mówi, że twój ojciec ma chatę. Dobra, Wasyl nie sądzi, że twój ojciec przebywa w mieście. Wasyl nie sądzi, że twój ojciec przebywał na wyspie. Cóż, odkąd go znam, nigdy nie miał nic przeciwko. Tak naprawdę powiedział mi coś, co może być interesujące. Na wszystko musi być zawsze pierwszy raz, jak sądzę, mów. Więc Wasyl mówi, że twój ojciec ma chatę tu w mieście. Naprawdę? Cały ojciec? Stać go na pałac, a żyje w rynsztoku z dziewkami i szczurami. Mógłbyś dowiedzieć się, gdzie to jest? I zbadać się, i zadbać, by nikt cię nie zobaczył? Może znalazłbyś wskazówki na temat miejsca pobytu mojego ojca? Znalazłem przy Eriksonie ten klucz. Pokaż. Nie poznaję tego, jednak są na nim inicjały ojca. Oznacza swoje terytorium. Myślę, że wyrył te inicjały, by dać mi szansę. Ten klucz to początek, ale jest do niego do niczego bez zamka. Nie sądzę, żeby Erikson ujawnił, dlaczego jest ten klucz, prawda? Dzięki za to. Daj znać, gdy usłyszysz, co może otwierać. Okej, zgaduję, że możemy spróbować otworzyć drzwi tej chatki właśnie w Porto. Ale, czy na pewno tutaj, no bo to wydaje mi się, że to będzie ta chata tutaj, tu, no bo to są jedyne zamknięte drzwi w okolicy, mamy klucz, więc możemy zawsze spróbować otworzyć, no jak widzicie, udało się otworzyć chatkę, jest tutaj łóżeczko i kufer ze skarbem Stalowobrodego, moi drodzy, w takim razie trzeba sprawdzić, co jest w środku, rum, wytrych, ząb, złoty kielich i stary dokument, bardzo stary, zniszczony kawałek papieru, który oczywiście za chwilę przeczytamy. Fajnie, że tutaj pali się normalnie ogień. Dobra, w takim razie stary dokument zniszczony. Nie ten ptak zjadł robaka, co bezczynnie siedział, północny wschód na wschód, stary grób będzie wiedział. Guess, moi drodzy, guess what? Ja kurde, mam chatkę teraz i skórę dzika, proszę bardzo. Hehehe, dzięki za dzika, ziomo, Stalowobrody. Dobra, no to co, idziemy do Patty od razu powiedzieć, że chata jej ojca została przez nas właśnie zrabowana i będziemy mogli ten kielich w sumie Patty dać, bo w sumie, no wiecie, skoro jej ojca to jest kielich, no to trochę przypał okradać. O kurde, ale hycnąłem sobie przez próg, no nieźle. Dobra, Savor, Patty, co do twojego ojca? Znalazłem ten papier w jednej z ruder w rynsztokach. O, to jest przydatny kawałek papieru, dokładnie tego szukałam. Zadanie wykonane, moi drodzy. Nice. Teraz mogę wreszcie opuścić to cholerne miejsce. Chyba należy ci się nagroda. Oto 200 sztuk złota i żadnych dalszych pytań. Zgoda? Zatrzymaj złoto, ale odpowiesz na moje pytania. Po prostu daj mi złoto. Nie no, oczywiście, zatrzymaj złoto, ale odpowiedz na pytania. Ludzie zazwyczaj biorą złoto i zapominają o wszystkim. Co chcesz wiedzieć? Okej, co takiego jest ważnego w tym starym świstku papieru? To nie tajemnica, że dotyczy mojego ojca. No, ale to sam już rozpracowałeś. Ale mój ojciec to moja sprawa. Czy wciąż sądzisz, że twój ojciec przebywa na wyspie? Był, ale czy nadal jest i ciągle żyje, to już zupełnie inne pytanie. Znajdę go, wcześniej czy później. Co teraz się stanie z twoją gospodą? Gospoda była mi potrzebna tylko, żeby gdzieś przeczekać. Jak przyjdzie czas na wyprowadzkę, znajdę kogoś, kto ją zechce. Co stanie się z ruderem twojego ojca? Cóż, możesz z niej skorzystać, jeśli chcesz, w końcu masz klucz. Dzięki, to miejsce może mi się przydać. Mojemu ojcu najwyraźniej się przydało. Jeśli masz zamiar ją zatrzymać, posłuchaj mojej rady i spal pościel. Wezmę ją. Zawsze chciałem mieć domek z widokiem na morze. Chyba wystarczy tych pytań. Na razie. No może jeszcze później porozmawiamy. Rzadki przypadek z ciebie. Zwiedziłam kawałek świata i poznałem wielu ludzi. Teraz muszę tylko znaleźć drogę wyjścia z tego zawszonego miasta. Okej, w takim razie Patty. A ty oczywiście sprzedajesz dużo różnych rzeczy. No ale jak widzicie, kawa. Słońce w filiżance. Pięknie. No. Także Patty, zdążyliśmy pomóc w tym wszystkim. Szukam Doyla. Doyla? Dawno go nie widziałem. Był kiedyś moim stałym klientem. No, kupił ode mnie ryby więcej niż raz, jak dla mnie to stały klient. Ale może odświeżysz mi jakoś pamięć, co? Gdzie jest Doyle? 5 dych musiałem oddać. Z tego, co ostatnio słyszałem, zamieszkiwał Kostara, ale od tamtego czasu nie widziano go w rynsztokach. Może musiał się z jakiegoś powodu ukryć. Dzieje się tu sporo dziwnych rzeczy. Okej. Marynarz z budki, hop, kurde, no to ładnie. Musimy w takim razie jeszcze popatrzeć. No sprawa włamania też będzie na pewno warto ją wykonać, ogarnąć, bo będzie tutaj
Trzeba będzie tutaj troszeczkę pokombinować, no ale chociaż zrobiła się ładna pogoda, hej, to mi się podoba. No ale pogoda ładna, chyba przyda nam się na kolejny odcinek już, no bo dzisiaj zrobiliśmy na tyle dużo i tak ładnie nam poszło, że myślę, że to by było na tyle. Bardzo mi miło dzisiaj się grało, mam nadzieję, że kolejne odcinki będą równie pełne zadań i różnych wątków. Mam nadzieję, że wam również się podobało. Jeśli tak, to łapka w górę będzie mega mile widziana. Bardzo dziękuję, że śledzicie tę serię i oglądacie. Wiadomo, Gotyczek cieszy się większą popularnością, ale w sumie Risen od właśnie Piranii Bytes, która stworzyła Gotika, także też ten klimatcik gotikowy tutaj trochę czuć, więc mam nadzieję, że nie jesteście zawiedzeni, że Risenek, ja wręcz przeciwnie, no właśnie cieszę się, że Risen się tak przyjemnie teraz nagrywa. I sub z dzwonem, jeśli nie chcecie przegapić żadnych odcinków, oczywiście również będzie fajny, łapki, komentarz oczywiście, może jakieś porady mi dacie, właśnie odnośnie może tego miecza Dona, coś więcej, może co tutaj w mieście, czym się zainteresować, gdzie zajrzeć, no i jest jeszcze opcja wspierania, ale to oczywiście, jeśli chcecie, to dobrowolne wspieranko zawsze bardzo, bardzo będę wdzięczny za nie. Ale to taka tam opcja dodatkowa, w ogóle tak tylko ten. Ważne, że jesteście, oglądacie, a tymczasem lecę montować dla was ten odcinek. I widzimy się w kolejnym, także trzymajcie się, na razie, cześć, pa, pa!